Cześć, witajcie. Dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy. Wakacje się rządzą swoimi prawami, jak już teraz ustaliliśmy. Ruszajmy, bo jak nas nie było, sporo się zdarzyło. Ostatnio, co prawda, jakby rynek troszeczkę zwolnił tak powakacyjnie, ale już w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne nowości, także trzymajcie rękę na pulsie. Tak, przyszły tydzień będzie ostry. A my spróbujemy, chociaż może tak nie do końca dokładnie, ale w miarę chronologicznie prześledzić ten czas, kiedy się nie widzieliśmy. No i chyba taką pierwszą z takich liczących się premier w czasie, kiedy zniknąłem, była premiera nowych, nazwijmy to gamingowych, chociaż już z gamingiem coraz mniej chyba mamy wspólnego, smartfonów od Vivo. IQ 8 i IQ 8 Pro. To jest jakby taka odrębna marka Vivo, w zasadzie ja nie wiem, co oni chcą z tą marką robić, bo miało to być gamingowe, a tak naprawdę no fajne telefony, ale już bez takiego gamingowego zacięcia chyba ostatnio. Specyfikacje chyba mają wystarczającą dla graczy, tak się przynajmniej wydaje, dlatego że są tutaj Snapdragony silne, bo w wersji podstawowej jest 888, w wersji z Pro jest 888+. Plus. 8,8. Dobrze powiedziałem. Myślałem, że mi się ósemki pomyliły. Są AMOLEDowe wyświetlacze, są bateryjki, no znośne, bo w okolicy 4000 mAh, w podstawowym jest trochę mniej, bo 4300, w tym Pro jest trochę więcej, bo 4500. Wyświetlacze są wystarczające. Nie przesadzili, jeżeli chodzi o wielkość wyświetlacza, chociaż kurczę, w Pro to jest prawie 6,8 cala. Także jest rzeczywiście więcej, no dlatego bateria jest ciut większa. I w wersji Pro jest ekran 2K, co jest warte zauważenia, bo to nie jest jakby codzienna rzecz zdarzająca się wśród smartfonów, nawet z tych z wyższej półki. Wersja podstawowa ma Full HD z plusem po prostu. Tak, no i warto zauważyć, że oba ekrany mają odświeżanie do 120 Hz, nawet ten 2K. Co więcej, ten 2K jest jeszcze w technologii LTPO, no i oczywiście jest wsparcie dla HDR-u i jak ten ekran w tym modelu Pro to w ogóle nagrody jakieś podostawał, tam się tym chwalą strasznie, no ale to powiedzmy, że... No to ja jeszcze dorzucę, że 10-bitowy kolor jest, tak. O, no. Wracając do baterii, tak jak Jacek zauważył, no nie są jakoś największe, ale w obu telefonach mamy szybkie ładowanie 120-watowe. Nie liczmy, że ono trafi do Europy, bo nie. Wiadomo. Dodatkowo jeszcze no oczywiście jest w modelu Pro bezprzewodówka i ładowanie zwrotne bezprzewodowe. Nie mówiłem o pamięciach, no ale cóż, no, trzeba się spodziewać, że tych pamięci wystarczy. Są dwa tiery pamięci flash, dwa tiery pamięci RAM w podstawce, jest 128 i 256 flasha. Albo 8, znaczy 8 i 12, albo 12 w pamięci RAMu, w wersji Pro jest 256 albo 512 i podobny RAM jak w wersji podstawowej, czyli 8 albo 12 giga. Jest różnica w przypadku aparatów fotograficznych, dlatego że w wersji podstawowej jest 48 megapikseli plus 13 plus diabli wiedzą, co tak naprawdę portretowe. Jest prawdopodobnie do rozmywania tła po prostu jakaś jednostka. Z przodu jest 16 megapikseli, natomiast w wersji Pro jest 50 plus 48 plus 16 portretowa i 16 megapikseli z przodu również portretowe. Tak to mniej więcej wygląda. Mhm. Jeszcze tylko bym dodał do pamięci taki suplemencik. W obu przypadkach jest możliwość wykorzystania części pamięci flash w roli RAMu, czyli tak zwany virtual RAM, więc teoretycznie tego RAMu możemy mieć jeszcze więcej. No i mamy ceny. Ceny, słuchajcie, nie są... Znaczy, czekaj, Adasiu, moment. Ja nie bądźcie hurra optymistyczni, natomiast na temat tego RAMu. Dawniej w Windowsach była taka możliwość. Swego czasu, jak się z XP-ów przechodziło na wyższe, pamiętam, że XP-ki miały taką możliwość, że można było skonfigurować pamięć zewnętrzną jako RAM dysk. Zresztą wcześniej też już to było właściwie, odkąd Windowsy istnieją. Można było część dysku twardego skonfigurować. I ta pamięć konfigurowalna, ten RAM dysk tak zwany,
No będzie na tyle szybki, na ile szybka jest pamięć flash, tak? Także to będą zupełnie inne prędkości niż RAM wbudowany. Przydaje się, bo zawsze można tam coś skeszować, natomiast no, fajnie jest, że jest tutaj rozwiązane to programowo, bo można z tego skorzystać albo nie, jak się chce. Natomiast nie należy sądzić, że to będzie działało tak, to jak się nie uczyni, tak? No to jest takie, powiedzmy, poszerzenie RAMu. Nie przyjmujcie, że to jak wam podają, że jest 4 giga wirtualnego RAMu, to nagle macie z 12 16. No nie, nie, no to macie tak trochę nie więcej niż 12. O, ja bym to tak traktował. Faktnie, no jest pamięć UFS 3.1 dosyć szybka, no ale to nadal nie jest to, co pełny nie, RAM. Nie są to prędkości oferowane przez RAM w każdym razie. Tak, no, od po prostu jest, powiedzmy, można powiedzieć, ma załóżmy 12 giga plus. No i to tak traktujmy. Zacząłem mówić o cenach, więc słuchajcie, ceny są no, moim zdaniem fajne, bo oczywiście w juanach są fajne, bo jak przyjdą te telefony, jeżeli w ogóle przyjdą do Europy, to już będzie mniej fajnie. W każdym razie podstawka, zależnie czy 8128 czy 12256, kosztuje po przeliczeniu na żywca z juanów 2280, 2520. Natomiast Pro są trzy wersje. 8256 za około 3000, 12256 za 3300 i mocno wypasiona już 12512 za 3600. No i oczywiście do wszystkich cen, jak dowalimy VAT, to tam się zrobi już pod okolice 4,5, więc no ale cóż, Chińczycy mają fajne ceny, można powiedzieć. No telefony rzeczywiście wyglądają ciekawie, można sobie, jak ktoś lubi BM-ki sportowe, to można sobie w takim kolorze kupić, powiedzmy w zestawie kolorów BMW, jak ktoś ma ochotę, jest czarny, także fajnie. To znaczy jest jeden czarny, a drugi jest biały z paskiem czerwono-czarno-niebieskim, no przez całą wysokość telefonu. Dokładnie. Cienkim paskiem. On jest skromny z po prawej stronie. Wiesz, barwy BMW Motorsport, także... Dla miłośników. No tylko ajku? No dobra, może być aj. To co, kolejną premierę lecimy w takim razie. Co tam jeszcze mamy? Rockfony. Asus wypuścił rzeczywiście gamingowe, kolejne wersje swoich gamingowych smartfonów. Są również dwa, Rockfon 5S i Rockfon 5S Pro. Różnią się właściwie od siebie niewiele, bo oba mają te same jednostki główne. Oba mają tę samą baterię, oba mają te same wyświetlacze. Właściwie chyba jedyna różnica, jeżeli pamiętam, to dotyczy pamięci. Wiecie, to dosyć dawno temu było już, a my przypominamy, ale wydaje mi się, że to tylko o pamięci chyba chodzi. Pamięci i tam wystroju tylnej ścianki, bo ten Pro ma bardziej po prostu, więcej bajerów. Tak. Tak, rzeczywiście. Są rzeczy dodatkowe gamingowe i to są rzeczywiście typowe smartfony gamingowe. Tak. One mają te znane z poprzedniej generacji, te takie malutkie wyświetlaczyki z tyłu. Znaczy jeden ma, przepraszam, Pro zdaje się ma ten wyświetlaczek chyba tylko. Tak, bo to dobrze jest, pamiętam. Przypomnijmy, to jest rozwinięcie. A może się... oba? Nie, oni tam patrzę, nie stali, patrzę po zdjęciach w tej chwili, bo mi się zdawało, kurczę, że oba. Chyba oba mają. Nie. Oba mają chyba. Znaczy się, wiesz co, podstawka ma po prostu świecidełko, natomiast aha. Pro ma coś, co jest faktycznie ekranikiem, czyli może się tam ten obraz zmienić, bo w podstawce po prostu wygląda jak, ale nie, rzeczywiście ekranik jest tylko w wersji Pro. No, tak, to jest po prostu rozwinięcie Rockfonów 5, no nazewnictwo dobitnie sugeruje, te z S, no to są te nowsze, te bez S, no to są te starsze. Co te telefony mają? Wyświetlacze od Samsunga, 6,78 cala, to są ekrany E4 z odświeżaniem 144-hercowym. Tu dla graczy informacja też pewnie istotna, panel dotykowy 300-hercowy. Ze szkłem Gorilla Glass Victus jest ten ekran. Jeżeli chodzi, dobra, poczekajmy, bo nie było mnie, więc też tak naprawdę poznaję te telefony trochę razem z wami, przyznaję, bez bicia się nie przygotowałem. Nie, powiedzieliśmy, że Snapdragon 888, jest bateryjka 6000 mAh, to że AMOLEDy, to Adaś powiedział, te pamięci różniące się, to tak, w podstawce jest 512 w
pamięci dla użytkownika i to samo powtórzycie powtórzył Asus w wersji Pro. Natomiast jeżeli chodzi o RAM, to wersja słabsza, trudno mówić o słabszej, ma 16 albo 18, bo również ta wersja słabsza będzie w 18-gigowej tej wersji i wersja Pro ma 18 tylko z kolei, tym się różni tylko. Tak, no oczywiście są, także... są przyciski dla graczy, bo tego no nie mogło zabraknąć. Jest, są cztery mikrofony, jest mini jack, słuchajcie, jakieś dodatki takie w stylu NFC też oczywiście tu znajdziemy, głośniki, porządne głośniki tutaj są na przodzie umieszczone, Asus się chwali, mają 7 magnesów, whatever, w każdym razie są spore, bo mają 12 na 16 mm, więc to już jakoś tam jakiś tam dźwięk z siebie wyda, baterie też są nie od parady, bo 6000 mAh z 65-watowym ładowaniem i aparaty. Aparaty z tego, co widzę, są jednakowe we wszystkich, w obu telefonach. Tak, tak. 64 główny od Sonego, szerokokątny 13, makro 5, no i z przodu 24. Tak, i to jest zestaw, którego żaden smartfon się w zasadzie nie musi wstydzić. Nie jest to telefon fotograficzny w związku z tym. To jest telefon do grania. Te aparaty powinny graczowi przynajmniej wystarczyć, tak, do robienia zdjęć. No, nie są złe. No oczywiście wiadomo, tam system chłodzenia, bla, bla, bla. No to wszystko, co gamingowy telefon powinien mieć. Ceny. Ceny, słuchajcie, na razie zostały podane jedynie w dolarach tajwańskich. I mniej więcej podstawka zaczyna się, ta najsłabsza w cudzysłowie, 16256 to jest tam 400 z groszami, natomiast wersja totalna 18512 giga kosztuje 4730, natomiast model Pro zaczyna się od 5300 niecałych za wersję 18512. Aha, i na tym się kończy. Na tym się kończy, bo jest tylko jedna wersja. Ale tak, właśnie. No mówiłem, nie przygotowałem się z tego telefonu. Natomiast do wersji Pro jest jeszcze dodawany zewnętrzny wiatraczek ze Stanów. No tak, taka ciekawostka przyrodnicza. Tak, ale to chyba, wiesz co, jego chyba nie ma w pudełku, tylko on jest chyba dodawany osobno, jak mi się zdaje. Co? Albo do tego. Nie wiem. Do pakietu chińskiego, znaczy do tego, do opakowania chińskiego może jest dodawany, bo... No, mówimy, bo na razie jesteśmy na Tajwanie z tymi telefonami. Tak. Więc ciężko powiedzieć. Nie, no wiesz co, czytam teraz tekst, który popełniła Jola. Aha, wyraźnie no. Napisała. Wersja Pro zawiera również Aeroactive Cooler 5 w pudełku. W pudełku, wiesz co, ale ja, znaczy inaczej, gdybyście kupowali u nas, sprawdźcie, czy jest wiatraczek w pudełku, bo to może być. Ale słuchajcie, u nas nie jest powiedziane w ogóle, że będzie wiatraczek w pudełku. Nie. Ja mówię, nie kupowali w Polsce w sklepie, tylko zamawiali online. Tak, upewnijcie się, że dostaliście wiatraczek. Jak dla mnie to bez różnicy, czy on jest w pudełku, czy jest dorzucony osobno, ważne, żeby był. W końcu wam się należy gratis, te wiatraczki wam się po prostu należy. No. Tego się trzymajmy. Zaczęliśmy od najmocniejszych chyba smartfonów, które wyskoczyły, kiedy nas nie były. Natomiast w tej chwili przejdźmy do tego, który... Ja nie wiem, kurczę, bo hype nadal jest. To znaczy ludzie nadal czekają na piksele od Google. Ja tam nigdy nie. Że to takie, że to prawie iPhone taki, tak? Nie wiem, czy dla ubogich, czy dla tych, co wolą iPhone'a z Androidem. Nie, czy... bo się użytkownicy Androidów obrażą. Nie ma iPhone'a dla ubogich. Ale my też jesteśmy globalnie użytkownikami Androida. W związku z tym tutaj się nie ma o co obrażać tak naprawdę. Może użytkownicy Pixela się obrażą. Poza tym mówmy się, że w tej chwili iPhone już przestał być wyznacznikiem prestiżu. Teraz prestiż to są telefony składane, bo są droższe od iPhone'a. Tyle. No tak. Brzydki jak nas listopadowa jest ten Pixel. No, iPhone brzydki też ma niewiele do zaoferowania tak naprawdę, no, bo jakby wszyscy się spodziewali troszeczkę lepszej tej specyfikacji, a tutaj no, oparli to na mocnym średniaku na Snapdragonie 765G i to jest okej, dobrze, bo to jest procesor w miarę niezawodny. Bateryjkę dorzucili bardzo fajną, jak na taki smartfon, bo on ma 6,3 cala wyświetlacz, a bateryjka jest
prawie 4700 mAh, także też jest ok. Wyświetlacz nie ma się czego czepiać, bo jest OLEDowy wyświetlacz, tak jak mówiłem, 6.3 Full HD pracujący, jeszcze do tego z Corning Gorilla Glass, moim ulubionym w wersji trzeciej, ale bez także też jest ok. Niemodny. Co prawda... Niemodny. No niemodny, no tak, 60 no herców. Tak. No ludzie. No. No właśnie. Jeszcze dorzucę, że ma szybkie ładowanie 18-watowe. No, no znowu niemodnie. No tak, tu jest trochę no wiecie, słabo. On wychodzi tam niecałe 1800 zł, bo 450 dolków. Na razie tylko w USA i Japonii. No niemniej... No u nas to niestety nie, gdyby sprowadzać, to nie będzie tyle, bo trzeba będzie jeszcze zapłacić jak za zboże na granicy, za przesyłkę, w związku z tym... A potem położycie... Sprowadzanie ze Stanów jest kompletnie nieopłacalne. W ogóle nie, nonsens, ten telefon jest bez sensu, no, jak dla mnie, no, zresztą jak wszystkie piksele, no nie, sorry, nie jestem miłośnikiem pikseli. O, właśnie, może napiszcie w komentarzach, jeżeli kochacie piksele, to napiszcie, za co je kochacie, co takiego, kurczę, widzicie w pikselach. O, to jest fajne pytanie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o smartfony od Google, to one mniej więcej w tej chwili stoją równo z Nordami OnePlusa. No coś takiego. To jest ten sam rodzaj pewnego hype'u, który urósł na samym początku, tak, ze względu na pewną atrakcyjność tych smartfonów, różną co prawda, bo w przypadku OnePlusa to była atrakcyjność, no, stosunek specyfikacji do ceny. Natomiast w przypadku smartfonów od Google to było takie odium nowości tego, że oni pakują, ojej, pierwsze smartfony od Google będą konkurowali z iPhone'em i wszyscy uwierzyli w to, że to są takie iPhone'y wtedy. Tak, dokładnie. To jest właśnie to, co mówisz. Taki, no to powiedziałeś na początku, iPhone z Androidem. Ja myślę, że takim prawdziwym pikselem dopiero będzie szóstka, bo te szóstki to nawet, powiem szczerze, że z wyglądu mi się już podobają, a już pominę całą resztę flaków. I te faktycznie mogę powiedzieć, że będą interesujące, a to takie, nie wiem, w zasadzie... Przy czym użytkownicy Pixela, nie obrażajcie się dla mnie. Ja powiedziałem iPhone dla ubogich, ale tak naprawdę sam jestem ubogi i nawet na tego Pixela mnie nie bardzo do końca stać, gdybym miał sobie go kupować. W związku z tym to nie jest kwestia, mam jeszcze gorszego smartfona, naprawdę. To się nie ma co przejmować tym, co mówię. To jest po prostu pewien wyznacznik, znaczy ja się zastanawiam po prostu nad tym, dlaczego te smartfony od Google stały się popularne i nadal mimo wszystko i branża, i użytkownicy jakoś czekają i chcą dostać. Może one rzeczywiście w jakimś stopniu są niezawodne, przynajmniej dla użytkowników. No wiesz, może rzeczywiście stanowią dobrą alternatywę. Tak, z pikselami. No, tak. Każdy producent czasem miewa problemy ze swoimi wyrobami. No, zdarza się, tak? Usterki się zdarzają, nawet takie wrodzone wady. Każdemu producentowi, Google też, z tego co pamiętam, w przeszłości tam jakieś były przypadłości typowe dla pikseli. Jeszcze mam jedną ciekawostkę a propos pikseli, słuchajcie. Mm-hmm. Ten tanioszka, o którym teraz mówimy, to jest to ostatni piksel, który ma ładowarkę w zestawie, także spieszcie się kochać ładowarki w zestawie, bo szybko odchodzą. No, zrobi się to kuriozalne moim zdaniem i widzę, że taką mam ciekawą obserwację nawet z ostatnich tygodni, patrząc po testówkach, które do mnie napływają, że producenci podzielili się na dwa obozy. Jedni zabierają ładowarki, a drudzy z kolei zaczęli traktować ładowarkę jako bonus, jako gratis i pakują nawet szybkie ładowarki do zestawów, co mnie osobiście się bardzo podoba, no bo załóżmy, że gdybym teraz kupił nowy telefon jakiejś chińskiej marki, nie będę wymieniał, a miał ładowarkę od mojego dawnego smartfonu marki koreańskiej, no dobra, to już wiecie jakiego, i co? Bo kupiłem telefon, który się ładuje z mocą 65 W, a mam ładowarkę 15-watową. No i gdzie mam sobie wsadzić ją? W gniazdko? No nie, właśnie chciałbym dostać ładowarkę. Tenże producent z Korei wprowadza nowe telefony, które ładują się już szybciej. I co? Nie daje ładowarek. Dwie szkoły się narodziły. Myślę, że większość z Was pewnie przychyli się do tego, co ja stwierdzam, że lepiej dostać ładowarkę, szczególnie jeżeli jest to szybka ładowarka, niż jej nie dostać. Okej, dobra, jakby to miała być dziesiątka, jak też niektórzy jeszcze dodają, piętnastka, to faktycznie może podziękuję, bo pewnie taką każdy z nas ma gdzieś, ale jeżeli przeskakujemy z 15-watowego ładowania na
powiedzmy 60-watowe i chcemy z niego korzystać, bo jak wiemy, na przykład Jacek niekoniecznie za takim ładowaniem przepada, no to już byśmy chcieli dostać ładowarkę, prawda? No. Nie, tak do 30 watów jest ok, a powyżej 30 watów tak, zaczyna no być akurat kosmos. W Pixelu jest 18-watowa, więc też specjalnie nie ma się z czego cieszyć i też moim zdaniem na pożegnanie mogli przywalić z grubszej rury, tylko w sumie po co, skoro telefon więcej nie obsłuży. No dali taką adekwatną do telefonu, więcej tego nie zrobią. Ja tylko przypomnę w kontekście ładowarek regionalne przysłowie, że kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Swoją drogą ciekaw jestem, czy jest jakiś anglojęzyczny odpowiednik tego przysłowia. Musi być, bo przysłowia musi są mądrością narodów, ale nie pamiętam w tej chwili, nie potrafię sobie przypomnieć. Ja sobie też nie przypomnę. Koreańczycy też na pewno mają adekwatny odpowiednik tak, tego no to jak już, przysłowia. Poszliśmy w stronę Korei, to może powiedzmy. No to idźmy, tak. Zacznijmy od Samsunga Galaxy M32 na przykład 5G. Fajne ma hasło. Monster like a boss. Takie ma hasło reklamowe w Indiach, ten telefon, bo właśnie tam zadebiutował. W cenie dosyć niskiej, bo po przeliczeniu z rupii to jest jakieś 1100 złociszy. Co on jak ma? Spojrzycie na tył, to wam się wyda znajomy, bo Samsung ostatnio idzie w klony. Tak, znaczy się inaczej w klony. No, ten telefon w zasadzie wygląda tak samo jak ostatnie modele serii, a nawet kolory są podobne. Od sobie dobrali taki sznyt, taki styl. Po prostu na tylnej ściance położyli obiektywy i tyle, bez tam żadnych ramek i tak dalej. Znaczy wiesz, serio idą w klony. Ja miałem dzisiaj o tym nie mówić, ale chyba powiem za moment, bo te też się... 40. Nie no, skończmy najpierw o tym M32. Dobra. Coś jeszcze Dobra. Zostało. 5000 mAh bateryjka, wyświetlacz 6,5-calowy, czyli taki właściwy. No, a no oparty na... Nie właśnie. Nie? No HD nie? Plus ma. TFT HD Plus jeszcze skroplono. Nie, mnie chodzi o wielkość wyświetlacza. Spoko, Adaś, nie, ale nie, w tej sferze budżetowej samsungowej to on jest całkiem okej. Okay. Znaczy chodzi mi o to, że jest dobrze, że nie jest większy tak naprawdę. Tak, dobrze, że nie jest większy, bo byś mógł policzyć piksele. Kurczę, mogli chociaż dać to Full HD, już nie mówię o OLEDzie, ale no niech by to Full HD dali, bo już przy tej cenie się zdarzają Samsungowi telefony Full HD. No zdarzają się. Dimensity 720, to Adam chyba powiedział, pamięć 64 albo 128, 4, 6 albo 8 giga RAM-u, zestaw aparatów 48 plus 8 plus 5 plus 2 z tyłu, z przodu 13 megapikseli. Tak to mniej więcej nie wygląda. Nie jest źle, ale powiem szczerze, że nie jakoś tam nie urywa, bo nawet chyba w ofercie Samsunga zdaje mi się, że znalazłbym za ten 1100 zł, a po dorzuceniu naszego VAT-u to już w ogóle bym znalazł coś ciekawszego. Wersja M32 prawdopodobnie rzeczywiście wyskoczy wyłącznie na Indie. U nas będzie się nazywał pewnie, albo już się nazywa, już nie pamiętam w tej chwili, trochę inaczej. To zbyt dawno było, słuchajcie, również, bo to też 2 tygodnie co najmniej minęły od premiery. No, 3 nawet, żeśmy się... Albo 3. No, także już w tej chwili nie pamiętam, ale zdaje mi się, że on jest jakimś odpowiednikiem czegoś, co u nas się już pojawiło, albo pojawi za moment. Macie w naszym katalogu porównywarkę, pobawcie się nią. Za dużo telefonów ostatnio. Popatrzcie przede wszystkim na zdjęcia tyłu, bo zdaje mi się, że gdzieś go już widziałem. Jak na zdjęcia tyłu, nie, ale gorąco zachęcamy, pobawcie się porównywarką telefonu w naszym serwisie, naróbcie nam plików, kurczę, bo potrzeba. No. Druga premiera, która się zdarzyła, kiedy nas nie było, to jest Galaxy A03s. I Galaxy A03s jest smartfonem też, który jest na razie, miał premierę w Indiach. Nie wiem tak naprawdę, czy ktoś byłby zadowolony, mając go głównie ze względu na ramy. Chociaż nie, jest wersja 4-gigowa. Słuchajcie, to jest smartfonik, seria A0. To jest taka seria w zasadzie budżetowa, przepraszam. Ten smartfonik jest oparty na Helio P35, także no cóż, tutaj pograć się raczej nie pogra w najnowsze tytuły. Baterijka jest 5000 mAh i to jest OK. Wyświetlacz IPS-owy, to się rozumie samo przez się, też 6,5-calowy i też HD+. Ramy w 3 albo 4, nie, gdyby się wam gdzieś podwinął, nie kupujcie tego 3-gigowego. Nie ma sensu, szczególnie, że różnica w cenie nie jest jakaś drastyczna. 32 albo 64 flesza i tutaj też nie kupujcie tej wersji 32, dlatego że Android 11, który tam jest, zajmie wam na dzień dobry tyle, że będziecie od razu musieli kartę pamięci kupować. W związku z tym lepiej wersja 64, czyli tą... Full, wy,
full wypas 64 plus 4 giga. W telefonie za 6,5 stówy to można powiedzieć, że to jest jeszcze jakiś tam w miarę wypas. Tak. Ten 13, telefon... 13 plus 2 plus 2 megapiksela z tyłu, 5 megapikseli jednak z przodu. Także fotograficznie, no cóż, zdjęcie się zrobi. Tak, to się jakie zrobiło. Ono będzie, to już jest inna rzecz. Tak, pamiętajcie, że jeszcze jakiś czas temu zestaw 13 z tyłu, 5 z przodu to był standard dla średnia. Znaczy, nam się wydaje, że nie. Lata temu. Nam się wydaje, że to było niedawno, ale tak naprawdę my się starzejemy i czas dla nas mija znacznie szybciej niż dla ludzi młodych, zdrowych i pełnych sił i energii. W związku z tym to jednak było jakiś czas temu. Jak 13 megapikseli. Ja ciągle mam taką fryzurę, z jaką się urodziłem. No, wiecznie młody. Widzicie? Macie czego zazdrościć Adamowi. No, w każdym razie też nie wiadomo, czy ten telefon do nas trafi, bo jest w Indiach. Cena tam 590-650 zł po przeliczeniu z rupii. No wiadomo, u nas by był droższy, więc wydaje mi się, że chyba do nas nie dotrze ten telefon. Natomiast skoro już wspomniałem o klonach Samsunga, to szybciutko, dlatego że na razie jest zapowiadany, co prawda, Galaxy F42 5G, ale to jest telefon wielu nazw, moi drodzy, dlatego że ten smartfon w zależności od regionu będzie się nazywał Galaxy Buddy, Galaxy White 5 i Galaxy F42 5G. Natomiast gdybyście się mocno zastanawiali, co to jest smartfonik, to jest tak naprawdę Galaxy A22, którego już znamy. I we wszystkich tych odmianach on ma bardzo podobną specyfikację, może się różnić pamięcią dostępną na poszczególnych rynkach i kartami SIM, znaczy obsługą single albo dual i jeszcze obsługą NFC. Także zwracajcie bardzo mocno uwagę, jak będziecie kupować. Natomiast tak. Procesory, wyświetlacze, aparaty, wszystko jest to samo tak naprawdę. Tak, tylko generalnie, jeżeli się poruszacie w obrębie rynku polskiego i kupujecie u nas w sklepach, to raczej nie macie szans na zakupienie. Nie, to jest A22. Jeżeli zobaczycie cyferkę, oznaczenie F42, a nie A22, to jest dokładnie to samo. Nie ma czego zazdrościć innym rynkom. Tak naprawdę, to jak Jacek powiedział, sprawdźcie tylko, czy kupujecie dual SIM, jeżeli wam jest potrzebny, no i czy ma NFC. Czy ma NFC, tak, dokładnie. Tyle. Nie wspomnieliśmy przy IQOO o Vivo Y33S, to co prawda nie jest IQOO, ale jest Vivo nadal. Y33S to jest taki smartfonik, który pojawił się na razie na rynku indyjskim. Diabli wiedzą, czy u nas będzie, jak będzie, zapewne będzie się nazywał inaczej. Ale ciekawostkowo, Helio G80, IPS-owy wyświetlacz 6,6 cala, Full HD z plusem, 90 Hz odświeżanie, pamięć 128 plus 8, jedna tylko wersja, o dziwo, na innych rynkach prawdopodobnie pojawi się również w innych wersjach. Aparaty fotograficzne 50 megapikseli plus 2 plus 2, z przodu 16 megapikseli. Tyle, 18-watowe ładowanie ewentualnie, jeżeli jeszcze, ale to jest smartfon, który pod tą nazwą prawdopodobnie pojawi się tylko w Indiach i no cóż, w krajach Azji dalekowschodnich, no umówmy się, bo raczej do nas nie trafi, przynajmniej nie pod tą nazwą. Nie ma się co tam nim specjalnie. Kolejna efemeryda, która się pojawiła i która też raczej chyba do nas nie trafi, to jest Huawei Nova Y60. To jest taki smartfonik Huawei, który obsługuje 5G, o dziwo, ma, pomimo tego, że ma Helio P35, sprawdzałem 5 razy. Pomimo tego, że tam jest Helio P35, obsługuje sieci 5G, a zatem musi być osobny modem po prostu przeznaczony do obsługi sieci 5G. Nie ma niestety w informacjach technicznych, jaki to jest modem, ale jest poza procesorem, także jest to przedziwna rzecz, ale Huawei musi się jakoś ratować. Przypomnę, że większość firm produkujących chipy nie może sprzedawać Huawei'owi chipów z odblokowanym modemem 5G, w związku z tym nawet jeżeli takie chipy się pojawiają u Huawei, to one nie obsługują 5G. Natomiast Helio P35 w ogóle nie obsługuje 5G, w związku z tym tutaj musi być osobny modem. Wyświetlacz 6,6 cala, HD+, normalne odświeżanie, bo jest to telefonik budżetowy, pamięć 64 plus 4, też tylko jedna wersja, o dziwo, 13 plus 5 plus 2, zestaw trzech tylnych aparatów
i 8 megapikseli przedni aparat, ładowanie 10-watowe, czyli zobaczcie, że to jest niemal najbardziej budżetowy, chyba najbardziej budżetowy z budżetowych Huawei w tej chwili, dostępny wyłącznie na rynku chińskim. W związku z tym mówię o nim, zdaje się, bez sensu zupełnie. Tak, no to jak już jesteśmy przy bezsensach, to ja tylko dosłownie na sekundę się... Sony? No dobra, to Sony zaraz powiemy. Dobra. Oppo jeszcze się wyskoczyło, takie w Holandii. Wyskoczyło Oppo A16s i tak naprawdę to jest znany już Oppo A16, nie za drogi telefonik o prostej specyfikacji. Model S różni się tym, że ma NFC. Także gdybyście się przypadkiem, bo akurat możecie się na tym, skoro wystąpił ten telefon w Holandii, no to po prostu, jeżeli macie Oppo A16 na horyzoncie, to kupcie tego z S, bo ten bez S nie ma NFC, bo jest tam Chin. Tyle. Sony, Jacek wspomniał. Tak, no to jest drugi nonsens, znaczy nonsens z naszej strony, że w zasadzie o nim mówimy, dlatego że pojawił się wyłącznie w Japonii. Pojawiła się Xperia 10 3 Lite. Fajny telefonik w bardzo wielu kolorach. Ja starałem się dać w galerii wszystkie możliwe kolory, chociaż nie było to łatwe. Zabrakło mi żółtego, ale żółty jest tylko w ofercie NTT Docomo, jeżeli dobrze pamiętam. Tak czy inaczej, smartfon jest raczej u nas... W tej wersji jest u nas smartfon niedostępny, ale jest różowy ładny na przykład, który można kupić u innych operatorów i chyba nawet na wolnym rynku też da się kupić w Japonii. Snapdragon 690, bateryka 4500 mAh, OLEDowy wyświetlacz 6 cali Full HD z plusem, oczywiście Corning Gorilla Glass 6 i odświeżanie niestety tylko 60 Hz, no ale to jest Sony. Oni sobie mogą pozwolić. Oczywiście obsługa 5G, 64 plus 6 giga zestaw pamięci. To jest przedziwne zupełnie, bo jednak spodziewałbym się również wersji 128, ale Sony najwyraźniej tutaj poszło po oszczędnościowej bandzie. Smartfon, jak to smartfony japońskie, jest odporny, czyli ma certyfikację IP68, sprawdzam, czy na upadki też, ale nie, jednak na upadki nie, tylko LG-ki te ładne były odporne na upadki, w Sony nie jest, ale jest, ma fajną wodoodporność. No. Zestaw aparatów 12 plus 8 plus 8 z tyłu, taki dziwny, i z przodu też 8 megapikseli. Tak to wygląda. Smartfon niedostępny u nas, design zapoczątkowany w zasadzie przez Xperia Z3, czyli prostokąt z zaokrąglonymi rogami we wszystkie strony. Design, który mi się nie podoba. Xperia Z2 to był ostatni prawdziwy smartfon z Sony z sensownym designem. Tak to wygląda niestety. Fajny rympo, prawie pod kątami prostymi, ścięty, bez zaokrągleń, taka tabliczka czekolady. Ale to był dobry smartfon, no, naprawdę. Dobra, Zetka, Z2 to były bardzo dobre smartfony od Sony. Były. Motorola, słuchaj, możemy Motorola? A, no dobra, bierzmy Motorola, bo w sumie, no co, no dużo. Też w zasadzie na szybko postaramy się przez tę Motorola przebrnąć. Motorola Edge 20 Fusion, która się pojawiła w Indiach. Dimensity 800U, czyli wiadomo, że obsługa 5G, bateryjka 5000 mAh, wyświetlacz OLEDowy 6,7 cala, Full HD, 10-bitowy kolor. Warto podkreślić, 90 Hz odświeżania. Pamięci 128 i dwie wersje RAM, 6 albo 8. Bardzo fajny aparat, 108 megapikseli. Szkoda tylko, że towarzyszą mu mniej fajne, bo tam jest jeszcze 8 i 2. Kurczę, jak się daje taki aparat, aż szkoda, że nie ma tyle obiektywu. Najgorszego, bez peryskopu, ale jednak. No, no ale to jest, wiesz, to jest niedrogi telefon, a ja no mam jedną szkodę przy okazji, jak spojrzycie na tą Edge 20 Fusion. No kurczę, jak dla mnie, ale jak patrzę na aparat fotograficzny, to ja tu widzę się o Mi 11, jak w mordę strzeli po prostu. No, no. Mogli, kurczę, zrobić tak, żeby to wyglądało jak pozostałe modele z serii Edge 20. Nie wiem, co oni tutaj... Co kierowało Motorola, że koniecznie zrobił aparat taki jak... praktycznie taki sam jak... jeżeli chodzi o wystrój oprawki, jak się on... No po co? Skoro Fusiony pozostałe mają aparaty w zupełnie innym układzie, który no może też nie jest jakoś szczególnie oryginalny, ale jednak powiedzmy jest cechą charakterystyczną dla serii smartfonów, nie?
Może chcieli rzeczywiście wprowadzić jakąś odmianę, może. To jest nadal nie brzydki design, żebyście nie Nie, nabrali złego oczywiście. wrażenia, że Adam go krytykuje. Adam po prostu mówi, że no, jest Jest zaczerpnięty z podobny do wzorów, telefonu dobrych innej albo złych. marki, zamiast być podobny do telefonów pozostałych serii Edge. Tak, no nie jest stylistycznie rzeczywiście Zresztą. konsekwentny, tak. Z przodu jeszcze nie powiedziałem, tam jest aparacik 32 megapiksele, jeżeli dobrze pamiętam, i ładowanie 30-watowe, także bateryjka fajna, ładowanie fajne. W zasadzie smartfon nie najgorszy, no, Nie, to jest po, taki. poza tym, że ma trochę małe możliwości fotograficzne, mimo tej Takie stołówki. coś pomiędzy serią Moto G, a faktycznie już tą flagową serią Edge od Motorola. Taka przejściówka, tak? Już nie G, ale jeszcze nie Edge. Motorola kombinuje, Motorola zaczęła iść w dobrą stronę, mi się zdaje, i w tej chwili próbują kombinować, jak jakby podzielić różne wersje, zdywersyfikować cenowo, znaczy specyfikacje dobrać odpowiednio do ceny, dokładając odpowiednie dodatki. Podejrzewam, że trochę macają, bo to, kurczę, nie jest smartfon, który powinien mieć 108-megapikselową matrycę fotograficzną. Tutaj wystarczyłoby w zupełności 60, tak? No ale to jest właśnie, wiesz, to jest właśnie Motorola. Oni robią taki. 48, 50 megapikseli, tak by byłoby ok. No wiesz, ja pamiętam jeszcze czas, nie pamiętam, który to był model. Jakiś chyba z serii G, gdzie powiedzmy już w średniakach zaczynało się pojawiać 6 giga RAM-u jako standard, ale 128 giga pamięci to było jeszcze dużo. I w tym czasie Motka zrobiła jakiś tam telefon, no mniejszał to już w tej chwili jaki, który miał tylko 4 giga RAM-u, ale już 128 giga pamięci wewnętrznej, więc Motorola, no może często, przesadzam, że często, ale zdarza się Motoroli robić takie dziwne zestawienia, pozornie do siebie niepasujące, ale jednak dające w pewnym punkcie trochę więcej niż konkurenci, podczas gdy reszta potrafi być nawet czasem poniżej konkurentów. No takie robią, nie wiem, może po prostu tam takim z badań wyszło, że na przykład klienci wolą mieć więcej pamięci, aparat bardziej, niż na przykład mocniejszy procesor. Załóżmy, no wiesz, może oni w ten sposób to wyważają, może, że to razem się skleiło pożądanej cenie, którą powiedzmy, w którą cenę. Tak, a umówmy się, że dla potencjalnego kupującego to nie ma znaczenia, czy tam jest teleobiektyw, czy go nie ma, dlatego że jak jest 108 megapikseli, to w oprogramowaniu nadal jest powiększenie przecież, tak? Tutaj co prawda nikt nie mówi, że to jest powiększenie z tego samego obrazka, to znaczy, że to jest kadr zwyczajnie robiony. No ale. Ale to powiększenie nadal jest i normalnemu użytkownikowi to najwyraźniej wystarcza, o dziwo. Nie, może tak wyszło, po co Także skoro tak jest, to po co przepłacać za teleobiektyw, za jakieś peryskopy w średniej półce i tak dalej. Peryskopów się zachciało. No właśnie. Bo teraz to żeś. Dobra. Spoko, kolejne. Spoko, może zaraz będą. Tak. Jest jeszcze jeden ze 108-megapikselową matrycą i to jest Edge 2021. To jest nieszczęsny telefon w katalogu, niestety ja zrobiłem literówkę w nazwie i musiałem go jeszcze raz dodawać, dzięki swoją drogą za poprawkę, bo to jeden z naszych stałych użytkowników i czytelników tą poprawkę zgłosił. Także dzięki tobie poprawiłem, dzięki wielkie. Natomiast smartfonik jest, wrzucono do niego Snapdragona 778, także wiecie, że 5G też już na dzień dobry jest. Jest też bateryjka 5000 mAh. Powiem szczerze, lubię Motorola za te baterie, bo to stał się u nich standard w pewnym momencie. Tak, to też trzeba odnotować, że chyba Motorola był jednym z pierwszych producentów, który zaczął po prostu płacić takie baterie i nie robić z tego nie wiadomo jakiego hajpu. Oddajemy wam dużą baterię, czytajmy dalej, nie? IPS-owy wyświetlacz 6,8 cala, z Corning Gorilla moim ulubionym w wersji trzeciej. Full HD oczywiście i z odświeżaniem 144 Hz, to te też warto wspomnieć, bo to nie jest rzecz zwykła. Adaptacyjne oczywiście. Ładowanie 30-watowe do tej bateryjki 5000. Pamięć 256 plus 8 i w zestawie aparatów, tak jak wspomniałem, 108 plus 8 plus 2 i z przodu 32 megapiksele również. Czyli zestaw bardzo podobny do tej Fusion, o której mówiliśmy przed momentem. I tu jakby seria się klei, tak? Wszystkie mają 108 megapikseli, nie? Tak, tak, tutaj tak. Pod tym względem seria jest spójna akurat. Tutaj układ aparatów, one są trzy w jednym rządku, po prostu ułożone standardowo, także pozostałe Fusiona.
które z kolei trochę mi przypominają smartfony Oppo, ale nie chcę się już jakoś tam specjalnie wezłośliwiać na Motorola. Znaczy, powiem ci szczerze, diabli z tym, co one, znaczy inaczej, jeżeli to jest zły design, a kopiowany z kogoś, no tak, to jest niefajnie. To jest totalnie źle, no. Natomiast jeżeli to jest dobry wzór, no to jest kwestia konsekwencji jakby marki, jeżeli marketingowcy stwierdzają, że to się sprzeda. Wiesz, na przykład tutaj... Trzeba mieć fajny design i taki unikalny. Dlatego... No to taki fajny, unikalny design jest zapowiadany i na razie jeszcze nieoficjalnie, mimo tego, że specyfikacja i zdjęcia, rendery już są. Taki rzeczywiście unikalny design jest w Moto E20. Musicie zerknąć w obudowy, dlatego że one są przezabawne, troszeczkę przypominają wężową skórę chyba, ale są jednobarwne. Jest czarny i taki błękitny, morski kolor. I oba są podzielone na sześciokątami, jakby. Mówię o łusce, bo to najbardziej chyba łuskę ze wszystkiego przypomina. Trochę tak, no trochę tak. No i oprawka aparatu też jest taka śmieszna, bo niby prostokątna, a wcale nie prostokątna, bo wszystkie jajeczko. Są takie jajko. Jajko zbliżone do prostokąta, no może tak. Możemy mówić o specyfikacji, ale to jest telefonik w zasadzie budżetowy. Tam jest smartfon, przepraszam, procesor Unisoka i to już niestety go plasuje na takiej bardzo niskiej półce i może ten design go wybroni. Jest bateryjka 4000 mAh, tutaj też widzicie różnicę pomiędzy średnią a dolną półką. Jest Android 11 Go, a ten Android 11 Go jest dlatego, że ten smartfon ma 2 giga RAM-u i przestańmy o nim mówić w ogóle. Tak, i w tym momencie cały czar po prostu poszedł, wiecie gdzie. I... Dobra, zostawmy go. Ładny, ładny smartfon dla rynków wschodzących, nie pod Androida 11 i chyba nawet nie pod 11 Go, mimo tego, że ten Go jest rzeczywiście okrojony na tyle, żeby to chodziło na słabych konfiguracjach. Dwa giga RAM-u to jest najmniejsza możliwa dzisiaj konfiguracja, która w ogóle może się pojawić w sklepie. Nie, a skoro już jesteśmy przy Motorola, to szykuje się nowa G55G, tyle, że ona będzie miała logo Nokia, bo Nokia zapowiada taki telefon. Nokia G55G. Kurde, no ci znowu nazwę zgapili od Motorola. Litości. Szczególnie, że telefon, dobra, no telefon też litości. Wyświetlacz IPS-owy HD+. Mam mówić dalej przy 6,8 cala, 6,82 cala. Mam mówić dalej czy... Nie, no bateria jest dobra, jest 5000 mAh, budżetowy Snapdragon 480, który zapewni obsługę 5G. No tak, 5G jest, no dobra. Full wypas po prostu. Tak, tu ciekawostka i zostawmy może się pastwienie nad tym telefonem, ale tu jest ciekawostka przyrodnicza. Otóż chiński certyfikator, słuchajcie, podał, że ten telefon może wystąpić w komplektacji z pamięcią, uwaga, wewnętrzną, 512 giga. Już 256 giga do tego telefonu mini chuchu nie pasuje, a 512 to jest jakiś kosmos. Nie sądzę, żeby ta wersja trafiła na rynek, albo się chiński urząd wiesz co, ja podejrzewam, znaczy lepiej, że jest, niż gdyby miało nie być. Nadal są ludzie, którzy chcą kupować Nokię i chwała im za to, skoro się trzymają, mimo tego, że to naprawdę nie jest ta sama marka, która była, to nie są ci sami ludzie w tej chwili również. To jest smartfon, który będzie działał. Dobrze, że jest tej pamięci tyle. Co prawda chińscy producenci certyfikują pamięć czasami na zapas, czasem się tak zdarza, chociaż rzadko. Także bardzo możliwe, że ta Nokia pojawi się, ta G50 pojawi się również z 512 giga pamięci flash, ale to przedziwne rzeczywiście. Nie wierzę, bo reszta tych pamięci wygląda sensownie, bo wygląda na to, że będzie 4 plus 64, co w niedrogim telefonie, bo tam jeszcze para 48 plus pewnie dwie dwójki, w niedrogim telefonie z 5G 4,64 jest ok, druga wersja 6,128, może jeszcze jest szansa na 8 plus 256, ale w te 512 w telefonie tej klasy, sorry Jacek, ale ja nie wierzę. Może edytor ten robił Ctrl-C, Ctrl-V i mu się skopiowało z innego smartfona. Nie, ja podejrzewam, że jednak to jest certyfikacja na zapas, a ja jeszcze wspomnę, że co prawda dane są oficjalne, bo to jest chiński urząd telekomunikacyjny, natomiast są niepełne jeszcze, tak? Tak, są niepełne i no, producent jeszcze też jakby ich nie potwierdził, za to potwierdził wygląd telefonu, bo tam w zeszłym tygodniu bodajże coś się producentu omskło i puścili na Insta fotkę tej Nokii.
Także mamy rendery, można zobaczyć, Tak. jak ona będzie Także wygląd wyglądała. już jest legitny jak najbardziej, bo producent potwierdził. No i taka Nokia z nazwą Motorola. No. Wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie przekonuje do tego, że tych wersji rzeczywiście może być bardzo dużo, dlatego że rozpiętość oznaczeń tych literowo-cyfrowych jest rzeczywiście ogromna, dlatego że jest od 1358 do 1390. To jest gigantyczna liczba. Dobra, ja nawet jeżeli, nawet jeżeli warianty pamięci do tego, wiesz, doliczyć, nawet tak. kolory, to i tak jest no po tak. prostu ogromna to ilość jest wariantów. No rzeczywiście, no dobrze, że ciebie mamy, bo mnie ten szczegół umknął, a ty się zagłębiasz w dokumentację. To znaczy, wiesz, ja się nadal nie upieram, że to 512 nie. będzie, bo bardzo tak. możliwe, że nie. Ale, ale nie wiem, na Stany nie. może wrzucą na wolny tak, rynek, jaka, albo nie gdzieś, wiem, nie wiem, do Korei. Telefon z funkcją przenośnego dysku. No trochę tak, ale to dobrze, dlatego że pomimo tego, że on nie ma, nie wiem, jakiegoś, nie jest jakimś fotograficznym byłaby telefonem to mocnym, czy jest stosunkowo, mam nadzieję, niedrogi telefon z dużą pamięcią, to jest całkiem fajna rzecz, no, z dobrą baterią. Wyświetlacz mógłby być może troszeczkę lepszy, dlatego że 6,8 przy Full HD z plusem to jest naprawdę za mało, no. IPS-owy wyświetlacz. No. Ale tak poza tym, to mówię, byłaby fajna konstrukcja, gdyby to była fajna konstrukcja. No dobra, to przejdźmy może do czegoś fajniejszego, bo jeszcze Redmi tutaj nam uraczyło na zmiarę takim, w miarę ciekawym telefonem, wydaje mi się. Są, słuchajcie, dwa telefony. Jeden, który już miał premierę i to jest Redmi 10 i jest zapowiadany na dzisiaj chyba, słuchaj, tak, Redmi 10 Amazon, Prime. Amazon wrzucił, ja aha. dosłownie... Za, no nie, już jak kiedy film oglądacie, to na pewno już news będzie wisiał. Bo ja zaglądałem na Amazona, co prawda, ale tam była tylko zajawka na razie. Także dzisiaj powinien już być Redmi 10 Prime. Sprawdźcie nas w takim razie, dlatego że Redmi 10 i Redmi 10 Prime miały mieć identyczną niemalże specyfikację. Dla Redmi Prime była zapowiadana większa bateria, bo o ile przy Redmi 10 oficjalnie jest 5000 mAh, to przy Redmi 10 Prime zapowiedziano baterię 6000 mAh, z tym, że też niezbyt oficjalnie. Możecie nas sprawdzić w tej chwili, jak jest tak naprawdę. Tak, no dokładnie, bo przypominam, my nagrywamy w piątek z rana, a wy oglądacie w piątek wieczorem. No. Dlatego jest te kilka godzin różnicy i mogą się pojawiać nowe rzeczy po drodze. A tak poza tym, jest Helio G88, procesor, którego nie mieliśmy do tej pory w zbyt wielkiej liczbie smartfonów. Jest IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala Full HD, na szczęście, z Corning Gorilla Glass, moją ulubioną wersją trzecią. Jest odświeżanie 90-hercowe. I do tego... Są wersje pamięci 64 albo 128 flesza, 4 albo 6 giga RAM-u, zestawy aparatów fotograficznych 50 plus 8 plus 2 plus 2 z tyłu i 8 megapikseli z przodu. Ładowanie 18-watowe, także bez szału, jest wsteczne 9-watowe, ładowarka 22-watowa w zestawie. No ja sprawdzę, bo w tym Prime jeszcze chyba, czyli tym, który ma się pojawić w Indiach, jeszcze chyba ładowanie jest szybsze. Nie będę no się to zajrzyj, jak możesz. Właśnie, no zaglądam, tylko musicie mi dać sekundkę czasu, ale być może się mylę, może mi się, wiecie co, bo jest tych telefonów dużo, a ja jeszcze, kurczę, tak nie do końca wróciłem mentalnie z wakacji, więc... 4,64, 6,28, wszedłem na stronę Amazona, żeby szybciutko zobaczyć, Helio G88, tak, 6000 mAh tak. bateria, nie, jak to najbardziej... Ja a, podwójne te, dwa mikrofony są. Fajne. Dwa mikrofony i dwa głośniki od razu też dodajmy. Nie, rzeczywiście, ładowanie jest 18-watowe i 9-watowe zwrotne. Jest oczywiście znowu wirtualny RAM, z tego co widzę. Aparaty, Jacek mówił, 5822. I chyba wszystko już powiedziałeś o nich. Poza baterią są, słuchaj, identyczne po tak, prostu. Tak, jak mówiłem, także możecie nawet już nie sprawdzać, są rzeczywiście niemal identyczne poza baterią. A no baterią. Z takich szczególików, ale to już naprawdę szczególik, pamięć wewnętrzna to jest eMMC, czyli to nie jest, no nie jest ta wolniejsza. No. Powiedzmy, że to nie jest poziom UFS-u.
Dobra, przy okazji zareklamowaliśmy Amazona, bo to rzeczywiście na Amazonie jakby Ojejku, pierwszym się no, miał no smartfon ale no co mamy kłamać, że pojawić. jakbyśmy powiedzieli, że w serwisie sprzedażowym na to by pomyśleli, że w tym naszym wyszukali. Ceny jeszcze możemy wam podać, tylko szybciutko je przeliczę z rupii, pozwólcie. 12 500. To Adaś będzie przeliczał, a ja wam powiem, że w Polsce też mieliśmy ostatnio premierę. Polska premiera co prawda nie, jest premierą właściwie rynkową w przedsprzedaży jeszcze chyba, ponieważ smartfon już wcześniej został zapowiedziany. Na targach w Barcelonie został zapowiedziany Hammer Blade 5G i w tej chwili jest dostępny rzeczywiście już co najmniej w przedsprzedaży, jeżeli dobrze pamiętam, chyba się jeszcze sprzedaż oficjalnie tak, zaczął. Tak, przedsprzedaży. W sprzedaży będzie dopiero jakoś na początku, czy nawet w połowie października, w połowie. A zamawiając go w ciemno przez sprzedaży, dostaniecie w gratisie zegarek iPhone'a, znaczy Hammera, taki wodoszczelny, nawet nie brzydki. Jest recenzja. Tak, ja zajrzałem i się aż zdziwiłem. Ciekaw jestem, jak on funkcjonuje, jak nie, działa na co nie, dzień. Nie był ale nie wygląda źle. I jeszcze coś dostaniecie, tylko sekundkę, ja muszę podejrzeć, bo oczywiście znowu też tego nie mam w głowie, nie pamiętam, bo tych gratisów jest sporo. Gratisy są łącznie warte, jak podaje producent, 5,5 stówy. Zegarek normalnie kosztuje, no i to się zgadza. Zegarek około 4 chyba, tak? Nie, zegarek 300 kosztuje. 300. Tam chyba oficjalnie właśnie 350, ale ja wiem, że już go można za 300 wykupić. I Bonso Dexo za 200 zł do wydania gdziekolwiek, tak? Po prostu. Przy czym nie cieszcie się, Adaś, jak masz ceny otwarte, to powiedz od razu, ile smartfon będzie kosztował. Bo to jest trochę szok, powiem szczerze, dla mnie. Wiesz co, szok, nie szok, no. Spoko. Pamiętajmy, że jest to smartfon z 5G i tak dalej. No czekaj, no patrz, no. Klikamy w cenę, bo oczywiście ceny też nie pamiętam, ale wiem, że jest taka słona, 2,5. 2,5, no. 2,5. Także trochę mnie cena zdziwiła, powiem szczerze, no nie ja ustalam, w związku z tym nie będę marudził, jeżeli marketingowcy, tak, nie, pozdrawiamy serdecznie, uważają, że to jest ostatecznie dobra cena. Bardzo fajnie. No płacicie przede wszystkim za wytrzymałość, bo on ma IP69, IK07, drop test metr 20, Gorilla Glass 5. Natomiast reszta no, no, to jest te certyfikaty kosztują, no ja sobie zdaję no, z tego sprawę. Reszta to jest średnia, jak Dimensity 720, 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci, bateria 5000, oczywiście obsługa 5G z eSIM-em jeszcze. Jest NFC, aparaty takie typowe, 48, 13 szeroka, 20-megapikselowe, oni to nazwali night camera, whatever to jest, i 16-megowy z przodu. Nie wiem, będę miał ten telefon w październiku, to wam coś o nim opowiem, a na razie to no, od ciekawości. Może ta night camera jakoś podczerwieni, nie, w podczerwieni pewnie nie, pewnie kontury robi. W kamerze? Znaczy nie, no mów. Pewnie jest to aparat czarno-biały, bo chyba Huawei coś takiego. Tak, czarno-biały, no właśnie, podciąga ISO, robi kontrast. Tak, dokładnie, może to. Zobaczymy, a może wcale nie. No. No, wiesz, kwestia działania to jest, kurczę, jak jest oprogramowanie zrobione, tak będzie działało. Znaczy się, jeżeli jest dobrze zrobione, powinno działać. Okej, okay, może się uda nocne zdjęcia bardzo, fajne zrobić. Bardzo sceptyczny jestem, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne Hammerów, więc to są telefony do, faktycznie, jeżeli chodzi o wytrzymałość, po prostu. Skupmy się może na jednym. Słuchajcie, nie polecamy zakupu jakichkolwiek smartfonów w przedsprzedaży, chyba że te przedsprzedaże są rzeczywiście niezwykle atrakcyjne. I zwrotkę dostajecie taką, że o, prawie darmo. Natomiast tak naprawdę nie radzimy, głównie dlatego, że jakby atrakcyjnie smartfon nie wyglądał, jakiej by nie był marki, to przedsprzedaż jest proszeniem się po prostu o dostanie po głowie. Można na przedsprzedaży wygrać jak najbardziej, bo można łowić całkiem fajne okazje za niedużą kwotę i dostać bardzo dobrego smartfona, bardzo dobrze działającego. A można również dostać, i to również dotyczy najlepszych marek, tak, smartfona, też który ma wady jakieś, albo wadę techniczną, albo wadę oprogramowania, jakąkolwiek inną. Tak, ostrożnie, no.
Także dobrze jest najpierw zobaczyć, jak oceniają smartfona ci, którzy muszą go kupić jako pierwsi, a później dopiero się decydować, bez względu, mówię, na okazję, bez względu na cenę, bez względu na wszystko inne. No mówię, chyba że decydujemy. Jeżeli decydujemy, że kupujemy kota w worku, bo jest atrakcyjny cenowo i dostajemy do tego kota dwa małe szczeniaczki, no to spoko. Jeżeli trzeba tylko pamiętać o tym, że później nie przynosić tej odpowiedzialności na producenta, tak. Dlatego że producenta rzeczą jest sprzedawać smartfony w przedsprzedaży, a użytkownika myśleć kupującego. Dokładnie. W świecie, no umówmy się, że żyjemy w takich czasach, że za darmo nic nie ma, a no jest ryzyko, tak? Kupując w przedsprzedaży ryzykujecie, ale to wasze ryzyko i wasze pieniądze, jak chcecie kupować. Przy czym mówię akurat przy okazji Hammera, ale tak jak nie, powtórzę to... raz jeszcze, dotyczy to wszystkich marek tak naprawdę. Tak. To, co powiedziałem. I jest to wyłącznie moje zdanie oczywiście. To nie jest, broń Boże, jakiś wzór z Sevr istniejący, że tak nie należy robić. Nie, róbcie co chcecie. Ja tylko przestrzegam, że rozsądek wskazuje, żeby to raczej nie, poczekać, nie żeby inni się najpierw przyjechać. Nie miejcie pretensji, że wam o tym powiedzieliśmy. O tej przedsprzedaży. Xiaomi CC11 jest zapowiadany. Dane są nieoficjalne, mimo tego, że mi się zdają pewne, dlatego że znalazłem je również w chińskim urzędzie telekomunikacyjnym, także w zasadzie one są oficjalne, tylko też niepełne. I jeśli chodzi o rendery też są w zasadzie pewne. Ja musiałem tło tylko wymienić, dlatego że w tym tle był obrazek chroniony i tutaj jest trochę inne tło. Natomiast jeżeli chodzi o rendery, powinny być OK. Xiaomi CC11 powinien mieć, według tego, co znalazłem w źródłach różnych, Snapdragona 778, AMOLEDowy wyświetlacz 6,55 cala, 10-bitową głębię kolorów, Corning Gorilla Glass, niestety nie wiem w jakiej wersji, 90-hercowe odświeżanie. Temu procesorowi Snapdragona powinno towarzyszyć, tutaj też certyfikaty się... są jakby dosyć bogate, bo jest certyfikacja na 128, 256 i 512 flesza, na 6, 8 i 12 RAM-u. Co z tego dostaniemy, nie mam pojęcia. Aparaty fotograficzne, te, które powinny być 64 plus 8 plus 5, z przodu 20. Dobra. Tak to mniej więcej. To ja wam jeszcze obiecałem te ceny tego Redmi Prime'a, Redmi 10 Prime z Indii. Słuchajcie, ceny są fajne, tylko przypominam, są przeliczone z żywcem z rupii. 650 albo 750 zł odpowiednio za 464 albo 628. No to jeżeli taki telefon 628 za 7,5 to wydaje mi się dosyć fajna propozycja, przy czym no u nas to pewnie by było już tak w okolicach dobrego tysiaka z groszami, no niestety. No ale pewnie u nas, myślę, że ma szansę u nas się ten telefon pojawić. Nie wiem tylko, czy jako Redmi 10, czy jako coś innego. Ale pewnie będzie. Jest szansa. To jest ładna, okrągła cyferka, liczba w zasadzie, w związku z tym jest szansa, że rzeczywiście będzie. Fajniej by było, żeby był Prime z lepszą baterią. Miejmy nadzieję. Miałem jeszcze o Narzo wspominać, ale chyba nie warto, dlatego tak, chyba że uważasz, że warto, bo on jest też, to jest wstępna specyfikacja, też na razie jeszcze nieoficjalna. W związku z tym nie wiem. No wiemy, jak będzie oficjalnie, bo tak to dobra. Okaże się, że mamy jakiś tydzień posłuchy, nie mamy o czym pogadać, to się powie o Narze. Natomiast są dwie rzeczy, o których chciałem wam jeszcze powiedzieć na zakończenie tygodniówki, bo to i tak chyba dosyć długo już gadamy. To są dwa nowe aparaty do urządzeń mobilnych Samsunga. Jest nowa matryca 50-megapikselowa kolejna i to nie jest wielki szok, bo Samsung już taką matrycę miał. Natomiast jest druga matryca, która ma 200 megapikseli. Także myślę, że początek przyszłego roku, a może nawet koniec jeszcze tego, już mamy początek mody na 200 mega. 108 już będzie pasem. Koreańczycy przekroczyli kolejną granicę w izocelach. Także no, poczekamy, zobaczymy, jak te aparaty będą się sprawowały i w jakich układach będą pracowały, bo to jest bardzo ciekawe, jakie zestawy aparatów będziemy mieli już w przyszłym roku raczej, bo to w tym roku nie, chyba ja czekam na matrycę, nie wiem, 10 gigapikseli, bo jak tak się rozpędzą, to
Kwestia 10 lat. Czy ja nadal, nadal trochę czekam na fajne rozwiązania, jeżeli chodzi o optykę w smartfonach, dlatego że peryskop jest fajnym rozwiązaniem. To jest ok, natomiast te najlepsze rozwiązania peryskopowe do 10 razy są jednak nadal bardzo drogie. To są najdroższe telefony. Nadal. Ale to jest, jest ich bardzo mało, można na palcach dwóch rąk policzyć, nawet nie wiem, czy nie jednej. Nie, jednej. Te najlepsze peryskopowe rozwiązania. No dobra, to słuchajcie, pora się żegnać, bo już widzimy się dosyć długo, już może niektórzy z Was zasnęli. W każdym razie bardzo dziękujemy niezmiennie, że wróciście i jesteście z nami. Trochę jeszcze reklamy. W poniedziałek premiera polska kolejnego, wydaje mi się, że w miarę ciekawego telefonu od Realme, a na pewno ciekawie wyglądającego. Zapraszam Was, będzie krótka relacja z premiery, ale będzie też recenzja premierowa tego smartfonu na naszym kanale tutaj i oczywiście w MGSM-ie dużym do poczytania. Także już dziś Was serdecznie zapraszam. No i jest to dla nas wyjątkowa gratka, dlatego że będziemy się widzieć twarzą w twarz z obsadą Realme i z agencją, która ich obsługuje, co się rzadko ostatnio zdarza. No chyba ostatnia konferencja na żywo przed czwartą falą, no ale może nie będzie tak źle. Miejmy nadzieję, że nie, czwarta fala nas ominie łagodnie i tak dalej. Przejdzie bokiem. Tak, oby przeszło bokiem. No chyba, że ministerstwo zdecyduje inaczej. A nie, mam nadzieję. No, ja tam tego jest Ministerstwem Zdrowia, żeby zdecydowało. Dobra. Tak, albo śmak, nie? To co, zapraszam Was na poniedziałek. Koniecznie zajrzyjcie do nas na kanał, bo jak nie, to trudno. I ale zapraszamy Was za 2 tygodnie, ponieważ za tydzień znowu nie ma mnie. Aha. Ale będzie relacja z Realme, może Adaś coś jeszcze wrzuci, także będzie co oglądać na kanale, no, nadal jest. Powiem Wam szczerze, postaram się, nie obiecuję, nie mogę Wam powiedzieć co, bo jeszcze tego nie mam w ręku, ale jeżeli zdarzy się cud i będę miał dzisiaj w ręku, to spróbuję chociaż jakiś unboxing, nie wiem, pierwsze wrażenia przygotować z telefonu, który będzie miał premierę, może chyba 9. W każdym chyba razie 9. Oglądajcie, sprawdzajcie co nowego na kanale, ustawcie sobie dzwoneczek, najlepiej o... I tyle. Dobra. Dzięki serdeczne za oglądanie jeszcze raz i do wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.